Powiedzmy, że mamy dane jakieś przekształcenie liniowe, czy też odzorowanie liniowe z przestrzeni wektorowej, na przykład rn w tę samą przestrzeń wektorową, czyli w tym wypadku rn. Tutaj może być w ogólności dowolna przestrzeń wektorowa, ale to zrobię na przykładzie tej konkretnej przestrzeni wektorowej rn. I teraz będą nas interesowały wektory, które spełniają szczególny warunek, mianowicie taki, że przy tym przekształceniu zachowują kierunek. Co to znaczy, że zachowują kierunek? To znaczy, że zostaną co najwyżej pomnożone przez jakąś stałą liczbę. Czyli działanie tego przekształcenia nie zmienia kierunku tego wektora. Czyli obraz w tym przekształceniu ma ten sam kierunek co wektor wyjściowy. Czyli on zostaje przeskalowany, tak jakby, przez pewną stałą lambda. I takie wektory, które spełniają taki warunek, nazywamy wektorami własnymi. Czyli to będzie to jest wektor własny. Wektor własny tego przekształcenia T, natomiast ta liczba, która tutaj się pojawia, to będzie się nazywało wartość własna. To jest wartość własna odpowiadająca temu wektorowi, no a ten wektor odpowiada tej wartości własnej. Ta definicja może wydawać się trochę abstrakcyjna, ale ja pokażę teraz na, na przykładzie, że. Te wektory są bardzo użyteczne. I tutaj odwołam się do takiego zadania, które kiedyś rozwiązywaliśmy w innym filmie. I tam mieliśmy takie zadanie, żeby znaleźć macierz odwzorowania, które było zadane takim warunkiem, że mamy pewien ustalony wektor. To jest wektor współrzędnych 1, 2. I interesuje nas odbicie względem prostej, wyznaczonej przez ten wektor, czyli względem takiej prostej. Czyli to nasze odwzorowanie T w tym wypadku działa z płaszczyzny r2 płaszczyzną r2. No i T to jest odbicie względem prostej wyznaczonej przez ten wektor v1. No, i żeby znaleźć macierz tego wzorowania, to wygodnie było zapisać tę macierz najpierw w takiej bazie, w której jednym z wektorów tej bazy to był właśnie ten wektor V1, a drugi to był wektor prostopadły do, tej, do tego wektora. No i jako ten prostopadły, no to wzięliśmy wtedy wektor, wektor V2 o współrzędnych 2 minus 1. To jest taki wektor. Łatwo sprawdzić, że on jest prostopadły. No i teraz jak weźmiemy jakiś sobie dowolny wektor, powiedzmy jakiś taki wektor x, no to jego odbicie, no to będzie wyglądało jakoś tak. To będzie t od x w tym wypadku. To jeszcze strzałeczka. T od x, on jest, będzie odbity. No i oczywiście taki dowolny wektor x nie zachowuje kierunku przy tym odbiciu, ale zauważmy, że właśnie zarówno ten wektor v1, jak i v2 są wyróżnione właśnie w ten sposób, że one przy tym odbiciu zachowują kierunek. Mianowicie, jak napiszemy sobie, ile jest t od v1 w tym wypadku, no to ten wektor się nie zmienia po prostu, bo odbijamy względem tej prostej, którą, którą on generuje. Czyli to będzie po prostu, możemy napisać 1 razy v1. Ja to, na, ja to napisałem specjalnie po to, żeby podkreślić, że tutaj mamy tę wartość własną, Czyli w tym wypadku ta wartość własna jest równa 1, a v, v1 jest właśnie tutaj wektorem własnym. Jest wektorem własnym tego, tego odzorowania t, które w tym wypadku jest odbiciem względem te, tej prostej. Natomiast ten wektor v2 przechodzi na, na taki wektor. To jest t od v2 w tym przypadku. Czyli w tym wypadku t od v2 to jest minus 1. RAZY V2. Czyli ta wartość własna tego zorona T dla, na tym wektorze V2 wynosi minus 1. To jest ta wartość własna, a V2 jest wektorem własnym, ponieważ on zachowuje kierunek, ma ten sam kierunek, tylko zmienia zwrot na przeciwny, jest pomnożony przez wartość własną minus 1. Możemy teraz to podsumować, co tutaj zrobiliśmy, czyli zauważyliśmy, że te liczby 1 i minus 1 to są wartości własne wartości własne tego naszego odwzorowania T No i zauważyliśmy też, że na przykład ten wektor V1 o współrzędnych 1 2 to jest wektor własny zgodnie z naszą definicją, to jest wektor własny odpowiadający odpowiadający wartości własnej 1, a wektor V2 ten o współrzędnych 2 minus 1 w tym przykładzie, to jest wektor własny już będę pisał skrótami odpowiadający wartości własnej minus 1. Czyli w tym przypadku mamy dwa liniowo niezależne wektory własne. Na płaszczyźnie takie dwa liniowo niezależne wektory stanowią bazę. I jeżeli istnieje taka baza złożona z wektorów własnych, to to jest bardzo wygodne, dlatego że w takiej bazie macież tego odzorowania. Ta jest wyjątkowo prosta. I też widzimy, że tutaj geometrycznie, jak weźmiemy sobie jakiś dowolny wektor x i chcemy zobaczyć, jak to odzorowanie działa na ten wektor x, no to właśnie wygodnie jest rozłożyć ten x na składowe w kierunku wektora V1 i składową w kierunku wektora V2. No bo wiemy, że to, co jest w kierunku wektora V1, po prostu się nie zmieni. A ta część, która jest w kierunku wektora V2, zmieni znak na przeciwny, zmieni zwrot na przeciwny. I w ten sposób możemy tutaj geometrycznie odczytać przekształcenie dowolnego wektora względem tego odzorowania t. Więc widzimy, że, że znalezienie wektorów własnych odpowiadających im wartości własnych bardzo dużo nam mówi o samym odzorowaniu t, i to wie, ma wiele zastosowań praktycznych. I w przyszłości, tutaj w kolejnych filmach, ja pokażę, jak się znajduje takie wektory własne, wartości własne. Tutaj po prostu mieliśmy to dane za darmo. I tutaj były to szczególne przypadki, kiedy te wartości własne były 1 i minus 1. No ale w ogólności może być taka sytuacja, że, że mamy jakiś wektor no i on się pomnoży przez jakąś wartość własną, niekoniecznie 1 lub minus 1, czyli on na przykład się przeskaluje i jego, jego obraz to będzie, to, czyli tu mamy jakiś wektor x a jego obraz to będzie jakieś lambda razy x, i lambda może być dowolną liczbą, czyli w, czyli w ogólności te wartości tutaj mogą być jakimiś liczbami, i te wektory mogą się nam właśnie rzeczywiście przeskalowywać, wydłużać lub skracać. Ale to, co jest istotne, to że wektor własny to jest właśnie taki, który zachowuje kierunek przy przekształceniu. No i to jest wyrażone właśnie tym równaniem, które tutaj na samej górze napisałem, które definiuje, co to jest wektor własny i odpowiadająca mu wartość własna.